naszym kanale. Bardzo się cieszymy, że jesteś w tej chwili na naszym kanale i oglądasz ten filmik. Jestem nadal Aksana, a dzisiaj jesteśmy u kolejnego klienta, który z wielką chęcią się zgodził pokazać nam swoją szklarenkę. Idziemy bliżej, zobaczymy. To jest pana pierwsza szklarnia? Tak, dokładnie. To jest moja pierwsza szklarnia. Pan jest z zawodu ogrodnikiem? Ogrodnik amator. A dlaczego akurat taka szklarnia, a nie inna? Ponieważ cena była przystępna do jakości. Dobra, i co my tu mamy? Ile to jest metrów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli to jest 6-metrowa szklarnia. Dalej. Sprawdzamy, jaki to jest poliwęglan. Z mojego doświadczenia oczywiście czwóreczka. Najpopularniejszy u naszych klientów. Z profilem 40x20. Znów najpopularniejszy u naszych klientów. Dobra, zobaczymy jeszcze, w jaki sposób jest zamontowana szklarnia. Szklarnia jest położona na czterech bloczkach budowlanych. Każdy znajduje się w poszczególnym rogu. Następnie szklarnia jest przymocowana do tych bloczków za pomocą kotwy chemicznej i dzięki temu trzyma się znacznie stabilniej niż byłaby położona na gruncie. Proszę zwrócić uwagę na to, że klient sobie dokupił do podstawowego zestawu naszego takie podkładki plastikowe. Nie wiem, czy wy wiecie, ale te podkładki zabezpieczają poliwęglan przed mocnym wiatrem, więc warto zwrócić na to uwagę i dokupić. Nie są drogie rzeczy, ale są przydatne. Kto pomagał z montażem szklarni? Zmontowaliśmy wraz z żoną sami. Sami, tak? A ile to zajęło czasu? Jeden dzień, niecały. A jakie trudności podczas montażu pan napotkał? Nie miałem żadnych trudności, żeby zmontować tą szklarnię, ponieważ montaż jest bardzo łatwy i prosty. Korzystał pan z instrukcji naszej, czy...? Szczerze powiem, że nie. Nie? Nie, bez instrukcji żeśmy to złożyli. Zwróćcie uwagę, jakie fajne rozwiązanie wymyślił nasz klient. Czyli sobie doczepił taki haczyk i to okno można regulować, na jakim stopniu jest otwarte. Ale oczywiście zostawił jeszcze nasze rozwiązanie, tak? Czyli standardowo zamykamy, otwieramy. I to jest fajny pomysł. A zwróćcie uwagę, w jaki sposób to jest wszystko zrobione. Nie wiem, czy wiecie, ale w naszej ofercie są takie zestawy dla podwiązywania roślin, więc warto skorzystać, spróbować i zamówić. Nie są drogie. Jakie są zalety posiadania szklarni? No, przede wszystkim takie, że pomidorów nie łapie żadna zaraza, ponieważ są chronione przed opadami atmosferycznymi, które niosą tam, wiadomo, różne grzyby. I wzrost warzyw, który jest dużo szybszy niż na otwartym gruncie. No, trzeba podlewać co parę dni, przycinać pomidory i dodawać nawóz granulowany, najlepiej naturalny. Dziękujemy, że byliście z nami, obejrzeliście ten filmik i pamiętajcie, do podstawowego zestawu naszej szklarni zawsze można dokupić podkładki, listwy, okna, samootwierek, dużo innych rzeczy, które mamy w naszej ofercie. Wystarczy zadzwonić na ten numer albo napisać na ten adres mailowy. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy do nas na zakupy.